I w tym momencie gumka pękła. Oj, cóż za pech. Gumka od latarki czołowej. To jest nieważne. Dam radę jakoś. Wygram tą walkę. W tym momencie udaję się na pomost. I mimo, że ciemno jest jak... Podzielę się z wami tymi jakże fantastycznymi emocjami. Po podniesieniu wędki z rotpoda tak mnie zatkało, że pierwsze słowa, które wydusiłem patrząc na czas nagrania, było to w minucie... No właśnie, w minucie czwartej ważniejsze było dla mnie światło, które zawiesiłem sobie za uszy. Poprawiałem je co chwilę, niż wyduszenie z siebie jakiegokolwiek słowa. Przejdźmy tym samym do minuty ósmej. Teraz ja mówię cichutko, a wydajcie głośniej odbiorniki. Trzeba płynąć. No to płyń. To już jest ten etap holu, kiedy udaje mi się wyjąć bestię z grążeli oraz długiego pasa trzcin, którym co chwilę próbował nurkować. Szukał swojej szansy na jakże nielubianą spinkę. Nie ma szans. W nocy, ale kark mi zaparkował tam gdzieś przy pomoście. Będziemy się starać go wydobyć. Jeszcze mi głowa boli z tego wszystkiego, ale to nie z tego wszystkiego, tylko mi po prostu boli, bo taka pogoda jest. Jestem w łodzi. Teraz opływam pierwszą wędkę, żeby dostać się do drugiej, do tej, na której jest ryba na końcu zestawu. No i tutaj pada pierwsza kurwa. Powód był dosyć poważny. Żyłka z pierwszej wędki weszła mi pod silnik. Nie wkręciła się na szczęście, udało mi się po jakimś czasie ją wydobyć. Pojechał? Skubany. Na pomoc płynął. Skrzyżony. Wjechał za pomost, ale przed pomostem jeszcze w wodzie leżą drzewa zatopione. Wszystko to zobaczycie na filmie, na który was zapraszam już niebawem. Oczywiście
Tam w świetle dziennym wszystko dokładnie będzie wytłumaczone i pokazane, jak to wyglądało. Tymczasem, co było dalej? Wszystkim. Ja pierdolę. Ja pierdolę, no. Wszystkim czy nie po wszystkim? No właśnie. Po wszystkim, czy nie po wszystkim? Cholera wie, bo dopiero odwinąłem żyłkę spod pomostu oraz uwolniłem ją spod dwóch gałęzi, ale jeszcze przede mną dosyć spory las. Jest jeszcze. Słuchajcie, czy jest ryba? W tym momencie mam rybę już na otwartej wodzie, uwolnioną spod wszystkich przeszkód podwodnych i zachęcam ją do jak najszybszego przyjścia do podbieraka. Chodź.
idź tam. Tutaj ryba dochodzi do podbieraka, a ja razem z nią dochodzę. Jest, kurwa! Jest, 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 jest. Zobaczcie. Nie będę krzyczał, ale zobaczcie. Zobaczcie moją zadowoloną buzię mam. Cała akcja trwała dokładnie 22 minuty. I na pewno zostanie na długo w mojej pamięci.